ćwiczę. Nie, czekaj, to był taniec hula. Tylko brakuje mi spódniczki. Mózgu ci brakuje, a nie spódniczki. Tam nie ma mózgu, tam jest nitka. Ona jedno ucho trzyma i drugie. Jak ktoś by przeciął, to odpadną. Będzie problem. Ewentualnie, wiesz, mam kulkę. Wiesz, jak wpadnie do odpowiedniej dziurki, to jest myśl. Myślałam, że tam masz chomika, który tak zapierdziela. Ja mam kulkę i nitkę. O, pani, pani. 3 lata, dokładnie tyle minęło czasu, odkąd siedziałyśmy, ale nie tutaj, bo w innym studio, jeszcze na starym mieszkaniu i nagrywałyśmy zamianę kosmetyczek. Wtedy było naprawdę bardzo zabawnie. Pamiętasz to, Kasia? No właśnie, to jest Kasia. Kasia, powiedz coś. Hello, przywitaj się. Coś. Dzisiaj, ja, cześć. Dziś po raz kolejny siedzimy tutaj, żeby po raz kolejny zamienić się kosmetyczkami, bo stwierdziłyśmy, że hello, przez 3 lata zmieniło się masę rzeczy, nie tylko w naszej takiej pielęgnacji, makijażu, ale też w kosmetykach, wiadomo. Cały czas wychodzi coś nowego, zmieniają się trendy. No, techniki przede wszystkim, tak. Nie? Jedni używają więcej, choć teraz raczej trend idzie w tą drugą stronę, czyli po prostu mniej, używamy mniej. Minimalny. Jest minimalizm, tak. W końcu. Tak, Kasia tutaj jest fanką minimalizmu, zobaczcie na to. To jest połowa. To jest moja kosmetyczka. Liczę na to, że tym razem będzie nieco więcej tych kosmetyków, bo ostatnio pamiętam, był minimalizm na całego. A to jest jeszcze większy, więc... Będzie bolało. Nie. I one auć, są... auć już boli. Szczególnie, że znowu kolorystycznie się nie zgrywamy totalnie. Tak, dla tych osób, które oglądają nas po raz pierwszy, my z Kasią mamy zupełnie inne preferencje, zupełnie inne oczekiwania, zupełnie inne typy, może nie typy cery, bo obie raczej mamy cery suche, ale Kasia jest bardziej, jak widzicie, różowa, taka nawet no, z zielonym. Zielony i szary pigment. Tak, szary. Dużo tego mam w skórze. A ja z kolei na odwrót jestem bardziej ciepła, żółta, więc tutaj mamy dwie skrajności, jeśli chodzi o kolor chociażby. No i jeśli chodzi o preferencje, całą resztę to będziemy gadać może jak będziemy się już malować. Także co, jesteś gotowa na wymianę kosmetyczki, na wyzwanie? Ja się boję. Daj mi tą kosmetyczkę. Tu masz moją. Proszę cię bardzo, no właśnie widać, tak, która kosmetyczka jest która. Dodam, że nie wiemy, totalnie nie wiemy, co w tych kosmetyczkach jest, bo nie pokazywałyśmy sobie, w każdym razie rozmawiałyśmy na ten temat, stojąc w kolejce, w Biedronce. Dobrze, że ja siedzę, bo zaraz pewnie tutaj będzie zawał serca. Otwieraj. No dobra. Raz, dwa. Moja. Co tam narzekasz już? Jeszcze nie zajrzała dobrze do środka, a już narzeka. Puder o zapachu wiśniowym. No. Nienawidzę wiśni. To jest najgorsze rzeczowar. Nie zrobiłam tego specjalnie. Zapomniałam zupełnie, że faktycznie Kasia nie lubi wiśni. Przeżyję, bo to natomiast jest puder. Ten puder jest polecany bardzo mocno jako zamiennik kultowego La Mer, a to jest puder za chyba nie wiem ile, 6 zł czy ileś tam 8 w Action. Action, tak. Także jak będziesz pokazywać kosmetyki, to musisz to robić tu, tak blisko siebie, bo mamy zoom i jak dasz tak, to już nie będzie, wiesz, nie będzie ostrzyć, wiesz. Tu staraj się blisko właśnie, bo zoom jest na twoją buzię, dobra. Bo ja sobie tak myślałam, nie, jakby tutaj zacząć tak, wiesz, z jajem, no bo te filmy zawsze z tobą są śmieszne. Nie żebyś ty była śmieszna, ale ogólnie śmiesznie. Ja i mój autyzm i... zdiagnozowany, mam na to papiery, zawsze jesteśmy zabawni. No właśnie o tym mówię, ale pomyślałam, że powiem tak, że... Wprost do góralskiego, beskidzkiego kurortu przyjechał Hannes, czyli Katarzyna z... Skąd ty tam jesteś? Wiesz co, mają górale ten, taki kawał szybki na ten, na ścianie w domu, w chałupie. Proszę, kontynuuj. Skórę z Hannesa. Także ty stąd wcale nie wyjedziesz, ja mam nowe mieszkanie, jeszcze mam puste ściany. Trzeba je zapełnić. Co tutaj pierwsze używasz jako bazy? Ja nie używam bazy, więc de facto... Aha, czyli od razu mam przejść do podkładu. Tak, pozwólcie, że kracik wiedzie.
Ja mam bazę dla Ciebie. Mhm. To jest moja ulubiona ostatnio baza. Słuchajcie, powybierałyśmy, przynajmniej takie było założenie, kosmetyki, które ostatnio używamy w takim codziennym makijażu, które są najbardziej przez nas lubiane, więc ta baza już się kończy, nie? Już, tak, już jest. No, już czuć, że... To... Pozwólcie, że będę korzystać tutaj z tej strony, bo tu jest podgląd i jest też lusterko, więc ja się po prostu widzę w podglądzie. Aha, no Dominika, właśnie, dać tylko, Ci trochę tu tego? Nie, jest okej, okay, tylko... Właśnie, czyli tak, bazę nakładamy, tak, nie? Czyli jak dużo tej bazy, tyle? Ona układaj sobie ile chcesz, ale powiedz mi, to ty po podkładzie, znaczy ten, po kremie BB dajesz tak. korektor, to jest wszystko, jakby to są te dwa kroki, od których mam zacząć, tak? Nie, już tylko to rozsmaruję. To jest krem BB z Miszy i ten krem BB używam go... Ale jest, on jest szary! On jest szary. I ten krem BB używam w chwili, w której chcę być ładna. Mamo. W sensie wtedy wchodzi puder, wtedy wchodzi... Wiesz, że po mojej aplikacji już tu nic nie zostanie, no, w tej tubce? No trudno, to sobie kupię nowy. Ja minimalistką nie... Jezus Mary. No i on... I łapkami go rozprowadzasz. Tak, rozprowadzam. Czyli go nie rękami, gąbką, tylko łapami. I tak, jeżeli chcę być ładna, no to używam jego, ewentualnie pod niego, jeżeli mam niedoskonałości, to korektor i przypudrowywuję go sypkim pudrem. Nie używam korektora pod oczy. Katarzyna, ale wiesz, co Ci chcę powiedzieć? Że ten korektor dzisiaj pójdzie na całość. Nie, po prostu nie ten. A jeżeli na przykład chcę tak po prostu na szybko wyskoczyć, tak jak na przykład dzisiaj przyjechałam do Ciebie, to na przebarwienia i coś nakładam korektor, przypudrowywuję go pudro podkładem Varieté z Eveline. Niestety ten mam go w takiej formie, bo mi spadł i się roztrzaskał, a miałam jeszcze po starej wersji kremu podkładowego. No pamiętam, jak Ci się rozwalił, no. No, ale nową sztukę mam w domu, tylko po prostu trzeba użyć to. Czyli tak. Bazę mam. No, leć od razu i teraz do podkładu. Tak. To jest podkład, który Kasia mi wybrała i kupiła w Primarku. Bardzo tani, 13 zetów i ja ostatnio non-stop go kapuję. I ty go wklepujesz? Tak, gąbeczką, no. Dobrze, ja paluchami nie lubię, bo dla mnie to jest mało higieniczne i no właśnie, potem wszystko, ciuchy są brudne, wszystko jest brudne. Mm-hmm. To ja sobie tutaj skorzystam z palety Nataszy Denonen, która tutaj leży. Masz jakąś ulubioną ilość produktu, preparatu? Nie, ja na gąbeczkę i ewentualnie sobie buduję, zawsze buduję, dokładam, jak potrzebuję. A Ty lubisz mocniejsze krycie? No. To znaczy zależy, w lecie wiadomo, raczej delikatne krycie, ale zimą lubię mocniejsze krycie, faktycznie. Ale wiesz, że on super przyjemnie pachnie? No mówię Ci, że on jest super, no po prostu ja jestem zakochana w tym podkładzie. To jest bardzo dobry, budżetowy, mega tani produkt, który... No u mnie wygląda pięknie na skórze. Normalnie z tych emocji mam takie rumieńce, jakbym kielonek wódki wypiła. Serio. Nie mów tego głośno. Nie no, ja totalnie alkoholu nie piję, ale wiesz, o co chodzi. Mam takie rumieńce. O, jakbym tak, nie wiem, z pół kilometra przebiegła. O, to się ten deser. Może biegłaś, może przyznaj się, biegłaś za tym pociągiem, a nie po prostu jechałaś w środku. Ja tam kondycję mam, tylko kurczę. Wiesz co, ale on mi chyba znikł. Znikł mi. No, faktycznie. Nie ma. Jak nakładasz łapkami, to nałóż sobie. Ale i tak, jak to się nazywa, wiesz, jeszcze pójdzie korektor, a ja wiesz, w moim przypadku krycie nie powinno istnieć. No ja muszę przyznać, że nie wygląda najgorzej teraz, po wmasowaniu, po rozpracowaniu. Tak, bo tego trzeba wklepać po rządze. Ale wyglądam i tak dość, tak no, jasno. Chorowicie. Dobrze, podkładek mamy, czyli korektorek. No teraz, ja już tak? idę do I ty, masz, i ty masz tutaj dwa, to jest ten z Primarka. Tak, to jest Primarka. To, czyli on idzie rozświetlający. Na niedoskonałości. Centralna część. Centralna tak. część, a tu jest ten K-Make-up z Bell. I on idzie tylko i wyłącznie pod oko. No. Aha, okay. A ja mam tutaj nie kontrolujesz się na mokro w ogóle, bo chyba tutaj nic na mokro nie widzę. Nie, rzadko. Okay. To znaczy czasem tak, ale rzadko. To tylko jak na imprezę idę. Nam Pro Shaping Conceal od Ciebie mam i to jest odcień 3, oczywiście no cool, nude, no bo jakżeby inaczej, czyli chłodny. Ja wolę korektor sobie nałożyć najpierw palcem. W sumie to będę musiała Ci wyczyścić szpatułkę teraz. No trudno. No. Zdezynfekujemy sobie. Tak, bo ja zawsze nakładam aplikatorem. Fajny ten korektorek, taki miły.
No mówię ci, to jest mój ulubiony korektor. No. Te korektory ostatnio świetne są, jeśli chodzi o formułę. I ten kawowy, z kawowej kolekcji. Och, co to było. Ach, w ogóle tam z kolekcji kawowej to... Dużo fajnych rzeczy, to była całkiem udana kolekcja, no nie? Dolina łez, czyli tak dajesz tu trochę. No, na tą centralną część twarzy. I tu, tam, tak? Mhm, pokaż. A tam nawet pod oczy nawet nie daje tego. No ja sobie no, ale tutaj rozświetlisz, wiesz, bo ja mam głębiej osadzone oczy od ciebie. Dobra, to ten korektor znam też fajny. Sympatyczny. On jest zastygający, nie trzeba go pudrować. W ogóle jest fajnie, że mogę sobie przetestować, bo nie znam tego produktu w ogóle, jeszcze nigdy go nie używałam. O, jest super. Ciśnij! Cisna. Aha, jeszcze miałam zenki pochować. Ja go tu odłożyłam do dezynfekcji. Mhm. Zenku, chodź no tu. Czekajcie, gdzie ja mam te zenki? Nie, no ładny ten korektor, bardzo ładny. On jest super, ten korektor, bo on jest... I on jest taki leciutki, ale kryjący, ma fajny pigment. Tak. A jest naprawdę niewidoczny, ładnie się wtapia, nie podkreśla, wiesz, zmarszczek, ani żadnej tekstury. Ale w ogóle on bardzo często jest na jakichś takich dziwnych, wiesz, promocjach, gdzie ja go chyba kupiłam za 18 zł, a normalnie kosztuje 30 czy 40 zł. A w Rossmanie? No, okej. Okay. Ja też muszę zakryć zęki. I tu masz jeszcze. No wiem. Ja tu mam po prostu, wiesz, całą kolonię. Nie no, generalnie powiem ci szczerze, że ta twarz wygląda bardzo ładnie. A widzisz? Możesz użyć tego różu, ale możesz go też użyć na puder, bo to jest inspiracja Rare Beauty kupiona oczywiście w Primarku. To jest jedyny mój kosmetyk z Primarku, ale tak mi się po prostu jego forma spodobała. No, 17 zł, dobra cena. Wygląda tak. O, no, fajny, dość ciekawy. Faktycznie on wygląda trochę jak taki... I na buzi wygląda i on się co, zmienia super. W puder. Jest kremowy, tak. Ale zmienia się tak, w puder. Tak, ja go nakładam pędzlem typu Skunks. No to daj mi jakiś pędzel. Coś w tym stylu, aha, tyle no że... może tam jest mniejszy, będzie ci łatwiej. No, ale ja go nakładam takim, tylko połowę mniejszym, nie? Aha, no dobra, no to i próbujemy. I teraz tak, pudrujemy. Ja zaczynam od tego. Znajdźmy jakiś luźny pędzel. Nie wychodzę z kadru, tylko po prostu... Nie uciekaj jeszcze, Kasia, zaczekaj, chociaż dokończ ten makijaż. Kasia już... Wypracowywuję puder w pędzel. Tak, to jest twój ulubiony kosmetyk, nie? W dzisiejszym makijażu. Który? No, ten właśnie wiśniowy. Na szczęście nie dryfiasz tak bardzo. O, ale się kopci. Ten puder jest naprawdę olbrzymie opakowanie i bardzo tani. I naprawdę ma dobre opinie, recenzje ma super. Ale czemu on jest tak bardzo perfumowany? O Jezu, ja się czuję jak córka młynarza, wiesz, to wszystko mi to wszędzie. O matko, nie, na mnie wygląda potwornie sucho. No zobacz. Znaczy wygląda sucho, ale z drugiej strony też masz taką wygładzoną tą skórę troszeczkę, nie? Tak mam wrażenie, że taka trochę jest taka... No, wypełnił te pory. Wypełnił, nie? Wypełnił. Pory. Od razu widzę, wiesz, obraz pora w zupie. Byle nie brukselki, nie lubię brukselki. Ja lubię brukselkę, ale nie mogę jej jeść, mój brzuch jej nie lubi. Ej, ładny ten róż, bardzo ładny, popatrz. Kupić ci następnym razem jak będzie? Nie, bo ja już mam za dużo, nie, bo potem u mnie to wszystko leży, ale ładny jest, naprawdę jest. No jest bardzo przyjemny, bo takim pędzelkiem świetnie go można stopniować, budować i pięknie się wtopił w skórę. Sympatyczny, wow, aż jestem... pozytywnie zaskoczona. No dobra. Okay, dobra. No to co? Teraz, ja muszę przejść sobie do pudru i teraz tak, tutaj co to jest? To jest miks, bo ja miałam ogólnie końcówki kilku pudrów. Ogólnie opakowanie jest z Claresy, no. Ale tu jest tak, ta Claresa pod oczy, Hean Satin Loose Powder, La Mer, ten troszeczkę puderku z Twicy, troszeczkę pudru de Java, wiesz, ten z burżuła, ten taki w tym... Czyli po prostu, krótko mówiąc, śmietnik. Wszystko po prostu posypywane. Tak, posypywałam wszystko i okazało się, że po prostu wyszedł mi najlepszy puder pod słońcem. Lepszego nie miałam. Generalnie to jest puder sztos, nie? Jak się reklamuje. No dobra, ale który, gdzie używasz? W sensie, tę mieszankę używasz na całą twarz?
Tak, na całą twarz, ale a ten jeżeli masz na przykład miejsce i potrzebujesz krycia, albo na przykład coś ci wyszło, to malutkim pędzelkiem po prostu po przypudrowaniu działam na zasadzie, jakby to był korektor. Wiem, rozumiem. Ja zawsze robię twarz najpierw całą, z gwiami, a dopiero potem maluję oczy. No bo ja te oczy jednak maluję minimalistycznie, nie? Powiedz mi, proszę, czy teraz mam robić oczy, czy na przykład zrobić sobie po swojemu i... No zrób sobie po swojemu. Rób sobie tak, jak ty chcesz. Czyli bronzerek teraz. Vibo Your Gorgeous Bronzer Pressed Powder. To jest bardzo tani produkt z Lidla i jest świetny. Używam go ostatnio codziennie. Rzeczywiście pachnie. Mm-hmm. Ale co to jest za zapach? Bo on jest taki... Takiego płynu do kąpieli za czasów... Takiej świeżości, nie? Takiej... Za komuny były takie kwiatowe płyny do kąpieli. On właśnie tak pachnie. Kasia jest tak stara, że pamięta te czasy, no ja niestety nie mogę się wypowiedzieć w tej kwestii. Bo za moich czasów to jeszcze strzelali w dinozaury, wiesz. Myślałam, że sama jesteś dinozaurem, musiałaś uciekać, stąd ta zadyszkę, te rumieńce, te... No tak. Oj, głupota się nas trzyma dzisiaj, dobra, ja wiedziałam, że będzie śmiesznie. Ja się maluję po swojemu, tak? Tak, rób sobie... Tak, jest tylko zamiana kosmetyczek, ale ty sobie rób, co ty chcesz. Okej, tu mam jakiś brokat. Czemu to jest taka ciemna? Jestem taka jasna. To dlatego, bo się zamieniłyśmy tymi kosmetykami, ja jestem ciemniejsza i to już widać chyba. Ja wyglądam jak trup, jak śmierć, jak Duszek Kacperek. Mogę chodzić i... Pożyczyć ci kosę. Tu mam na pewno kredkę, to widzę. Mam kredkę do brwi. Kredkę do brwi. Ale ładna taka, co to jest? Taka milutrza. No to masz, to jest Make Up Obsession. I jest jeszcze żelik. Oczywiście co? Ash Brown, czyli chłodny brąz taki właśnie. No, nie spodziewałam się tutaj nic ciepłego, nic. No i to jest, tylko on jest bardzo specyficzny. To jest chyba moje trzecie czy czwarte opakowanie tego żelu i za każdym razem ten żel do brwi z Claresy ma totalnie inną konsystencję. Raz jest lejący, raz jest gęsty jak glut, innym razem jest taki w sam raz, a ten jest taki w sumie, musisz porządnie obetrzeć tą, bo on się tak ciągnie. Chciałabym powiedzieć, że jak wino z Biedry, jakiś leśny dzban, nigdy nie wiesz, na co trafisz w zależności od partii. Dobra, chlip smuteczek. Moje po prostu tak, leśny przemyślenia. W Biedronce to się amarana kupuje. Wiesz? Amarana, no. Amarena, jeden łyk i już cię nie ma, czy jakoś tak. Moje dziecko pewnie teraz ma bekę z matki. Okej, okay. Kasia, dobrze znać twoje gusta, po prostu co lubisz, jak co byłam, pijasz. Jak byłam młoda i piękna, a teraz niestety została mi tylko kropka z i. Właśnie i, no. To było się punkiem i piło się na ławeczce, hello. Tyś jest wariot, dobra. Dobra, mamy to chyba. Czyli co, najpierw żel sobie dałam, on jest fakt taki w odczuciu taki kleisty bardzo, w porównaniu, bo na przykład ja tutaj też ci dałam Vibo żel, żebyś sobie wykorzystała. Ten jest bardzo wodnisty, ten jest lejący, wodnisty, rzadki i on u mnie nie utrwala, tylko on mi, wiesz, daje ten poślizg taki dla kredki. Dyscyplinuje ci. Dla kredki. To znaczy ja robię odwrotnie brwi, bo ja najpierw je wyrysowywuję, a dopiero robię żelem. Ale musisz poczekać, bo ja... No właśnie czuję, że tutaj jest kleistość. Tak. Z nim trzeba poczekać, żeby on zastygł. No, ja go lubię, bo ja mam dosyć długie te włoski, mimo że je po chemii mi wypadły i po prostu mam dziury, nie? No. Więc ja sobie je uzupełniam kredką. Próbujemy, tylko wiesz, ja mam te takie szczoty, wiesz o co chodzi. Ja pamiętam te twoje brwi. Dominika walczy z brwiami, to ja powalczę z różykiem. I mamy Sensei Digital Pink Blush. Tak, to jest róży, który bardzo lubię. On się często tu pojawia. Tak, dokładnie. Często się pojawia, także to jest mój ulubiony aktualnie, taki na co dzień, na szybko. Tak przy mojej czerwonej twarzy to tak muszę trochę... Ale on nie ma takiego mocnego pigmentu, wiesz, fajnie buduje. Tu naprawdę trzeba poczekać, także ja chyba przejdę w takim razie i zrobię sobie dalej już, żeby nie czekać. Aha, no to zacznę zrobię sobie kontur. Brązik, tak, miałam go też. Coffee Duo Contour z Belle. O, widać, że jest to twój ulubieniec. No właśnie najlepsze jest to, że ten puder jest taki... Jak już nic nie mam pod ręką, to go używam, no bo ten nie? puder jest za żółty taki dla ciebie, on jest za ciepły. Ale brązerek, po prostu miłość życia i jak mi się skończy na bank, to sobie kupię nowy. Dla mnie on był taki... Jaki se.
Ingrid Team X Glow Up, czyli to już drugi raz to pokazuje. Tak. No, to jest ostatnie moje odkrycie. To jest najnowszy z kosmetyków takich właśnie z moimi ulubieńcami. Też pachnie jak płyn do kąpieli. Nie, on pachnie, pokaż, a nie jak wanilia? Komunistyczna wanilia. Nie, no dobra, masz rację, nie, on nie pachnie wanilią. Tak mi się wydawało, ale nie, on pachnie bardziej tak świeżo, no. Dobra. Delikatnie. Nie, teraz nawet ładnie wygląda ten bronzer. Powiem ci jakoś tak. No, mówię chyba na tych produktach. Chyba, tak, bo u mnie on robił bardziej plamy, a teraz tutaj się pięknie, ładnie rozkłada. Także. O, jakie ładne. A widzisz, a widzisz. A widzisz, a nie widzisz. A ty wiesz, że jak ja robię bronzer, to nie używam rozświetlacza ani różu. Czyli, że co, ja mam pominąć te kroki? Nie. Znaczy nie, użyję wszystkiego. Nie mam mowy. Klepane wygląda jeszcze ładniej. Nie robi takiej zbroi, ja nie lubię zbroi. No, nie, naprawdę, ten rozświetlacz jest świetny. No tak. W Lidlu za dwie dyszki, hello. Jedyną rzeczą, którą generalnie nie podoba mi się w twoim makijażu, to dawanie rozświetlacza na brodę. Czemu? Bo wiesz co, z mojego punktu widzenia, wiesz, ja miałam kiedyś trądzik różowaty, wiesz, najwięcej go było generalnie tutaj, no. w tej części, nie? Aha, no. I mi zawsze tutaj właśnie w tej okolicy ten podkład się waży, szybko się wyświeca, wiesz, ten... I mam non stop wrażenie, że wiesz, że tobie się podzieje to samo, nie? No, spotkałam się z tym, że ludzie jednak nie przepadają. Jakoś tak, ja nie wiem, mi się wydaje, że to dopełnia całości, nadaje, wiesz, jakby taki kształtu trójwymiarowości, ale pomyślę nad tym, może kiedyś to zmienię. Dobra, ja przechodzę do rozświetlacza. A ja się oglądam w podglądzie i patrzę, jak ładnie mi się błyszczy ten rozświetlacz. Nie, ten rozświetlacz jest świetny, naprawdę. Ładny, nie robi takiej smugi. Super to wygląda. Dobra, to co to jest w ogóle? Cookie Silver Highlighter. On był chyba rok temu w Rossmanach. Zapach piernika? Ja tu czuję goździki, a nie piernik. No, ale goździk. Goździko, piernico, anżo, coś tam. Ale ja lubię takie właśnie ciepłe zapachy. Widać, że Kasia lubi ten produkt. Tak, lubię. Widać. Mamo, pani! Co? Łopani. Nie podoba się. Nie dość, że to jest białe. Białe, jakby to powiedzieli. Toć to białe. No patrz, no to jest białe, srebrne. To jeszcze podkreśla ta patrz, jaka tekstura jest podkreślona. Mało wyrazisty. Tu blask jest tyle, co kot napłakał. No bo ja nie lubię mocnego blasku. Ja lubię tak odrobinkę. No ale mnie się nie odcina, bo ja go daję na gołą skórę. No to u mnie tak, no wiem o co chodzi. Okej, okay, i teraz tak. No, miałam nie dawać na tą brodę, no dobra. No to se daj, tego nie było, to się nie wydarzyło. Kreska do brwi. Lecimy z brwiami. Dajcie znać, czy Wam się podoba moja rozświetlona broda. Bardzo proszę o informację w komentarzach pod filmem. Zrobimy tutaj zaraz research. Jak się pięknie przykładnie przypudrowałam nawet na koszulce. Ja ogólnie to powinnam taki śliniak sobie zakładać pięty. Ale co to w ogóle jest za firma, powiedz ty mi? To jest Lovely. A widzę, no już się zdarło po prostu tutaj z opakowania, ale okej. Tutaj uważać. Kto w ogóle z Was ogląda Uprowadzenie Agaty? Gadajcie. Ja osobiście nie lubię tego filmu, ale piosenka ładna. Ja ostatnio czytałam o Matki, Żony i Kochanki. Pamiętasz ten serial? No. Czytałam ostatnio właśnie coś tam. Za moich czasów były seriale, a teraz nie ma. Nie, teraz dalej leci Klan chyba. Leci Klan jeszcze? I na dobre i na złe. Leci to jeszcze? No. Mi się wydaje, że tak, chociaż ja nie mam telewizji w domu. To znaczy, moja koleżanka non stop komentuje fanpage Beka z Klanu, więc jest duża szansa, że ten serial dalej tak, działa. Tak, że jeszcze funkcjonuje, no. Ja nie chcę nic mówić, ale ja mam po prostu tak sklejone te rzęsy, znaczy brwi. No dotknij tego. No. One takie mają być? Tak, tylko jest szansa, że po prostu dałaś za dużo tego produktu. Dla mnie kredka jest za ruda. Jak za ruda? Za ruda. No bo ja jestem ciepła, no ja nie jestem chłodna taka, ale wiesz. Ona nie jest zła, ona jest szołowa, nie? Znaczy, w sensie bardzo fajnie się nią rysuje. A ta twoja, o dziwo, jest nawet spoko i ładnie wygląda. Jest bardzo fajna ta kredka, bo ona się robi taka pudrowa. No.
Ale brwi, słuchajcie, chyba nigdy nie miałam tak utrwalonych. One są normalnie sztos, tutaj na sztorc postawione i po prostu tutaj jest twardość, twardość. No czuję. Widzisz, a tak zawsze jęczałaś, no, że nie ma, takich, że nie ma żeby... kosmetyku dla ciebie. Proszę bardzo, oto jest. Oto przybyłam i masz. Także Claressa to jest tutaj dla hardkorowców produkt. Polecam. Brow Fixer żel. Tak, z Vibo, tak, tak, też z Lidla właśnie i też bardzo fajny żel. O, taka urocza tycia szczotunia. Tylko że ja go, widzisz, używam zupełnie inaczej niż tu ty. Tu mam widać. Tu, bliżej mówię, bliżej. Daję najpierw żel i później po tym żelu mi fajnie leci, sunie kredka, nie? Jest taka trochę, właśnie te brwi jak są mokre, to lepiej mi się po prostu maluje. A ty zrobiłaś na odwrót, no ale spoko, nie? Fajnie, no każdy ma jakieś tam swoje. No zobaczymy jak się utrzymają, nie? Jezus, ten żel mi się łuszczy normalnie z tych brwi. No bo tak dałaś trochę. Pewnie za dużo. No ale jak, no przejechałam tym, co było na tym, na spiralce. No, ale ją trzeba obetrzeć, bo no ona... teraz mi to mówisz! Mówiłam! Teraz mi to... Kiedy mi mówiłaś? No, jak będziesz montować film, to będziesz słyszeć. Muszę to wyciąć. Carly Bible od Anastasii Beverly Hills. Tak, to jest najczęściej na pewno przeze mnie używana paleta, bardzo ulubiona. Trochę ją wyczyściłam z kurzu. No, trochę była u Fajdana, ale to świadczy, pokaż zużycie, no, że naprawdę lubię tą paletę i często używam, trzymaj ją tam, ja pokażę. Ja najczęściej używałam tego tutaj takiego, nie wiem co to w ogóle jest, taki jakby brąz z różem. Ciężko powiedzieć, taki trochę taki cielisty, przejściowy, no taki tak. Bardzo. No i ten tutaj, nie? Żeby przyciemnić sobie zewnętrzny kącik i w zasadzie te dwa w takim codziennym makijażu, nie? Ja potrzebuję na szybko, mega szybko zrobić makijaż oka. Dobra. Ale ty sobie używaj, których ty chcesz, także... Ty nie używasz bazy podcienia, nie? Ja używam korektor, tak. Korektora. Ja korektor. Ja na korektorze nie umiem, bo zawsze mi się porobią plamy. Bo ja zresztą jak dojdziesz do tego, do moich rzeczy, to zobaczę. Ja mam bardzo tłustą powiekę. Czyli tak, najpierw używam bazy, tak? Kasia używa bazy w postaci kolor Tattoo. Co to jest za odcień? Dusk Doll. Tak, to jest taki neutralny, trochę fajny, neutralny odcień. Ja go po prostu nakładam na całą powiekę i tutaj... Dobra, i dopiero potem cienie. Tak, na linię rzęsy i utrwalam cieniami i robię sobie taki po prostu podstawowy makijaż. Czasami jest tylko sama baza i nic się nie dzieje, nie? No okej. Okay. A to ci, on nie zjeżdża ci? Właśnie jak go utrwalę cieniami, to się nic nie staje. Aha. Ten pędzel ma zęby gryzienie tego. Dobra, jednak wrócę do tego. Ale pędzel. Ładne. Ty jest niezdecydowana. Nie, bo mi chodziło o taką wielkość, wiesz, bo jest... Fajne te cienie, ja się nigdy Anastazją nie malowałam. Ja bardzo lubię cienie Anastazji, mam chyba wszystkie, no nie, może nie wszystkie, ale większość palet. I to jest dla mnie jedna z lepszych firm, jeśli chodzi o cienie do oczu. Po prostu, no naprawdę, wszystko mi się podoba w tych cieniach. Formuły mają świetne. No, one nie są ani super przepigmentowane, tak, w sensie tak. Nie czuję, żebym sobie nimi mogła zrobić krzywdę. No. Czyli mimo tego, że ja nie jestem makijażystą, tylko jestem zwykłą babą, która robi makijaż bardziej na zasadzie upiększającego. Mnie makijaż musi poprawić humor, czyli ja po prostu wstaję rano, patrzę w lustro, bo takie, Boże, Halloween znowu. No to, ale to tak powinno być, w sensie, tak, że makijaż powinien poprawiać humor. Tak, no i dodawać pewności siebie, sprawiać, że czujemy się lepiej, piękniej i tak dalej, także no to jak najbardziej. No, ładny ten kolorek. Bardzo ładnie. Fajny jest i fajnie się rozciera i te cienie są tyle, kurczę, lat na tym rynku i kurczę, i mają się chyba dobrze w tym produkcie? Tak, one są, to już są kultowe produkty. Jeśli chodzi o cienie, to tutaj mam paletę, tak, z cieniami, tak, i to jest Omnia Botanica. Omnia Botanica. Odcień 2. I one są takie ciepło neutralne. No ładne, bardzo ładne. Powiem ci, że trochę odetchnęłam z ulgą, bo już bałam się, czy tutaj w ogóle się pojawi coś. Bo mam jeszcze taką szarą. Nie, ale ta jest ładna. Używałam do brwi. No, ale bałam się, bo ja wiem, że ty tak cieni za bardzo nie używasz. Moją ulubioną paletą jest na przykład Bohema z Glam Shopu, ale bardzo się bałam ją brać ze sobą, bo żeby ona ma nie, tak, ona ma tam ten tak, jeden taki turbopigmencik bardzo delikatny. Tak. I po prostu nawet jak ją mocniej położysz, to on już tak
się rusza. No, wiem, więc, wiem, więc ja się bałam, żeby on mi się po prostu trzeba nie rozwalił. Trzeba uważać z tego nie? typu no, produktami, no. Tak. Ale ja tak się patrzę tutaj, rozglądam po tych kosmetykach, które mi zostały i ja tej maskary nie widzę. Bo ja nie używam maskary. Dlatego, że ja mam bardzo wrażliwe oczy i czekaj, stop, stop! I mi się leje. To trzeba wyciąć. Jak nie używasz maskary? Jak można nie używać maskary? Jak można wyjść z domu bez maskary? No? No bo maskara robi mi masakrę. W sensie wszystko mi spływa, wiesz, mi bardzo często oczy się leją. Dlatego ja właśnie używam takich wodoodpornych formuł, żeby jak mi łza poleci czy coś, żeby po prostu mi się to nie rozmazało. A żadna nawet wodoodporna maskara nie sprawiała, że makijaż mi wytrzymywał, w sensie rozpływała mi się i tak. To się nie wydarzyło. Ja przestałam słuchać, jak ona powiedziała, że nie używam maskary. Także... Okay. Ja się najbardziej boję, słuchajcie, sztucznych rzęs, bo ja ich nie umiem kleić. Ja raz próbowałam i na jedno oko zajęło mi godzinę. Ale to nie, to zróbmy taką, że tak powiem, jeden wyjątek od, w sensie z całej kosmetyczki, jeden produkt możemy pominąć. O, tak zróbmy. Czyli ja na przykład, to będzie fair, że ty nie będziesz używać rzęs, znaczy kleić rzęs, a ja za to zaaplikuję sobie maskarę, której mi tu brakuje, nie? I to myślę będzie takie optymalne. O, jakie to słodko to jest, ładne. One są takie boskie. Stare złoto, no. One są przeboskie te cienie. I one są właśnie, one mnie nie uczulają. Nic mi nie robią. Są wspaniałe. To jest w ogóle chyba taka marka, która ma dobre składy, nie? W sensie bardzo to naturalne. To jest marka naturalna. Tak, wiesz, dokładnie. Ja kiedyś świrowałam ogólnie na punkcie marek naturalnych, wszystko musiałam mieć naturalne. No. A potem kazałam sobie... troszkę wziąć na wstrzymanie, bo to nie jest powiedziane, że wiesz, to jest naturalne tak, i... Tak, nie wszystkie naturalne produkty będą wszystkim służyć. Dokładnie. Tak zluzowałam majty. No. Czy ty masz jakieś takie mikrokulki? Są na pewno. Szukaj. Na pewno są mikrokulki. Szukajcie, a znajdziecie. Tu jest, 2 godziny później. Tu jest taki gigantyczny po prostu z pędzelkami koszyk. To było błyszczące. Było, ale się skończyło. Aha. No niestety, sorry, memory. Nie wolno ci, to jest moja paleta. Dobra. Już mi chciała tu pędzla wcisnąć. To czekaj, to może. Dzisiaj się niedziela. Nie, dzisiaj nie jest niedziela, moja droga. Dzisiaj jest czwartek. Czwartek. Czwartek, srartek. Dzień bez majtek. Dobrze, że nie środa. No, nie kończmy. Nie no, loda mamy w zamrażarce. Chciałabym tak wyglądać, jak będę mieć 50, wiesz? Jak ty. Powiedziałam ci. Tu jest zero zmarszczek, tu jest nic, nie? To jest po prostu pupa niemowlaka. Nie no, mam, wszędzie mam. Tata. I tu mam 11 i tu coś opada. No, będzie teraz narzekać. O, jak ja to uwielbiam. Eyelinera też nie używasz, co? Nie używam, bo mi się po prostu rozlewa, nie? A moja mama w pewnym wieku też już tak miała, więc... A tego się nie da obejść, nie, no tak naprawdę. Gena nie wyskrobiać, jak to mawia Agata Suchocka. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że się spisałam i wykorzystałam wszystkie 4 cienie. A ja wykorzystałam... całe 2. Fajnie, że tego nie widać, a pokaż tak, żeby tak, wiesz, ktoś widział, nie? Tu, do środka. Teraz to nie wiem, które. Dobra, ja wiem, ja pamiętam. Ten chciałaś powiedzieć, no daj tutaj bardziej tą. Ten i który jeszcze? Ten ciemny. No, ten najjaśniejszy, błyskotka, no załamanie, trochę poszalała. I jeszcze ten fiolecik. Toś poszalała faktycznie. Jak ci się podoba? A ty coś tutaj nałożyłaś? Nie no, żartuję. Nie no, powieka mi opada. Podniosła. Brwi opadły. Zwiędły. Kwiatki. Nie w sensie, no, widać, coś tam masz, coś tam nałożyłaś. W sensie nie trzyma w ogóle. Ja lubię właśnie, jak one są tak na mur beton. Ale co? Brwi. A, no właśnie, nie, bo ten żelik jest bardzo delikatny. Tak, one mi opadły. I one są takie... No, to nie jest na pewno, to są 2 skrajne żele, chociaż no. i to żel, tak no, są zupełnie inne, różne. Masz jeszcze eyeliner. Ale to nie da, no to jak nie używasz, to nie, no to bez sensu, jak ci się malać. Dobra, czyli tak, to jest... Aha, no i maskara, nie? Maskara, idzie do ciebie. W ogóle ostatnio mam tendencję do używania róży z brązami. W sensie coś, co jest mocniejszy, różowy pigment i brązowy i to mi się neutralizuje, wiesz, jeden z drugim i się mi tworzy taki fajny, bardzo neutralny jakby nudziak.
na tej zasadzie. Las, dobra. Fajna, miękka ta kredka. Oczywiście. No, ona się rozpływa po prostu, jest jak masło. Gratis. Spadła mi rząsa. Ona jest zastygająca? Mhm. I sobie, kolor mi się bardzo podoba. Czyli co jest? Zobacz. No ładna jest, taka niby róż, nawet, ale taki trochę herbaciany róż. Tak, nawet do mojego odcienia skóry jest całkiem spoczko. Dobra, to ja przechodzę w takim razie do mojej maskary. Jeszcze szybko sobie malnę rzęsy. O, jaki fajny, przyjemny taki. Co? Puszczek. No i on jest taki, zobaczysz jak sobie nałożysz. A chcesz jakiś patyczek jednorazowy? Ja bardzo często tak robię. Kurde, ty zaraz będziesz mieć makijaż gotowy, a jeszcze z oczami nie skończyłam. Ja ostatnio, wiesz, też tak chyba było. Że Mizia jak zwykle na końcu, jak ślimak, jak ślimor. No ale ja też, wiesz, mniej czasu. Wiesz, poświęcam na robienie makijażu, no. Nie? Trochę sobie je krzywo pomalowałam. Może dlatego, że ja po prostu nie używam konturówek. Więc tak jakoś nie wiem. A ja się przekonałam, bo też całe życie nie używałam konturówek. Jest bardzo przyjemna, a czy ogólnie sama, jak teraz patrzę na siebie tutaj w tym ładnym lusterku, to no. Makijaż uważam za, że... Że spoko? No, jest super. Chyba trzy lata temu chyba bardziej narzekałaś. Tak, pamiętam, że chyba była paleta z chudy i strasznie mi oczy paliły po niej, musiałam normalnie pobiec od razu. Ale wiesz, dużo osób ma na chudę właśnie uczulenia. Ale chyba na te pierwsze edycje. Tak. To ty się maluj, a ja będę tutaj do tego ładnego aparatu mówić, w sensie do was. A będziesz jeszcze chciała przyklejać sztuczne rzęsy, czy już no, nie? No bo ja robię makijaż taki jak twój, z twoimi rzeczami, okay. Tu nie ma rzęs, więc ja dzisiaj pasuję, jeśli chodzi o rzęsy. Okej, okay, dobra. To ja może tak prawie po kolei, albo nie. Tak z grubsza. Z grubsza. To może lecimy najpierw w kwestii tej palety od Carly. Jestem bardzo przyjemnie zaskoczona, w sensie one nie porobiły mi jakichś dziwnych plam, w sensie nie musiałam się z nimi męczyć. Kolory są szałowe. Proste w pracy są po prostu, tak. Dla każdego. Kolory są szałowe. Bardzo użytkowe. No, w sensie używałabym każdego z tych kolorów, więc jak dla mnie jest to paleta po prostu do wykorzystania. Ja tylko jeszcze ci przerwę. Usta to co? Najpierw daję to z kolorem, a potem daję błyszczyk, czy co? Wszystko zależy jak chcesz, bo ja mam dni, w którym noszę tylko błyszczyk, a czasami noszę tylko to, a czasami mieszam. Aha, więc rozumiem. Zrób sobie po prostu jak masz ochotę. Dobra, tu mam Hean i to jest Soft Nude i to jest jakiś odcień tutaj masz? Tak, 66 Soft Nude. Dobra, taki fajny różyk cielisty. A tutaj mam Eveline z kolei 3D Glam Lip Gloss Effect, tak. I bezbarwny błyszczyk, po prostu. Błyszczyk z biedry i on jest w ogóle w pędzelku. Ja dzisiaj idę w róż na pewno. Kredka do brwi bardzo fajna w pracy, taka średnio twarda, ale dla mnie po prostu odcień zbyt rudy. Natomiast sama kredka jest super. Podoba mi się. To se napisz i se kup. Patrz jak ładnie na mnie wygląda, nie? No. Taki jest mega, taki się robi, nie jest taki bardzo różowa, tylko jest taka wręcz neutralna się na tych ustach. Tak, bo ona ma troszeczkę, ona jest trochę szara, trochę podbita pomarańczą, różowa, dlatego ją kupiłam. Fajna. Dobra, no okej, okay. Nie przeszkadzam. Nie przeszkadzasz. Kredka do ust, konturówka. Ciekawy kolor i ciekawie mi się z nią pracowało, aczkolwiek nie jestem amatorką kredek do ust / konturówek. Korektory. Zaskoczona jestem, chociaż założę się dosłownie zaraz, a nawet nie, bo mnie się bardzo zbierają w liniach mimicznych wszystkie możliwe korektory, dlatego że ja zawsze korektor daję tylko tutaj trochę i tu, żeby to tak. Ale te wyglądają ładnie, w sensie i ten, nie widzę takiego ciacha, w sensie nie zrobiła mi się taka, wiesz, skorupa. Ale wiesz co, teraz przyszło mi na myśl takie przemyślenie, że ogólnie też na przestrzeni ostatnich tych 3 lat kosmetyki bardzo się zmieniły, no, nie? Te formuły są takie, że one się pięknie wtapiają, że praca tymi kosmetykami nie dość, że jest szybsza, no nie? Mhm. To jeszcze one jakby wyglądają bardziej ładnie na tej skórze, tak naturalnie. Też dlatego, że większość marek idzie w tą tak zwaną pielęgnacyjną formę kosmetyków, tak. Chociaż ja uważam, że to nie działa, no ale to sama formuła jest taka przyjemniejsza, gęściejsza, nie? Taka bardziej treściwa, a nie gęściejsza. Jestem mile zaskoczona, naprawdę. Dla mnie bubel totalny, w ogóle mi brwi nie trzyma, pospadały mi. Ja lubię jednak, jak one są wyciągnięte do góry, taka trochę szczotka.
Także nie kupiłabym, ewentualnie jakbym kupiła, to by tak do kosza by poszedł. Błyszczyk? Z tych trochę klejących? Co to jest w ogóle za właśnie błyszczyk? Mi się starło, ale to była chyba Freyara, taka chińska firma. Mm. Bardzo fajne, jest właśnie z tej grupy takie trochę klejące, ale to dobrze, bo się wtedy będzie trzymał po prostu dłużej na tych ustach. Bronzer jak dla mnie za ciemny i wymagający bardzo, bardzo lekkiej ręki i jest taki kruszący się trochę, w sensie on się, wiesz, ja delikatnym tu mam, naprawdę wzięłam super delikatny ten pędzel, będzie się szybko kończył, nie? W sensie szybko się zrobi dziura. Ten różyk jest bardzo podobny do różu z Bel w tej takiej standardowej ofercie w Biedronce, w tych takich okrągłych. Ja ci go chyba nawet dawałam. Tak, ja go chyba nawet mam gdzieś, no. No, to jest nie ma, formuła taka sama, kolor niemalże identyczny. Znaczy spoczko, ja ogólnie bardzo lubię Bel. Bel umie w róże i w brązery. Mhm. Nie spodziewałam się, że mi się spodoba. W sensie ten Ingrid Team X. Teraz ona poleci do Lidla. Nie polecę, bo ale ogólnie myślałam, że wyjdzie za ciemno, a wyszedł bardzo. Patrz, jak on się ładnie wtapia do skóry, czyli tak, to jest potwierdzenie tego, co ja właśnie przeczuwałam i mówiłam na filmie, że on jest bardzo uniwersalny do wielu różnych karnacji. To proszę Państwa, śmierdzi. Ale jest super! A czy skóra jest wygląda fajnie. Ładnie, nie? W sensie skóra jest taka gładka, pory rzeczywiście są wypełnione. Jest taki efekt pseudo Photoshopa. Kolor spoko, konsystencja pod palcem, wszystko jest ok z tym pudrem. Gdyby nie fakt, że on po prostu pachnie jak taka sztuczna wiśnia. Kiedyś były takie soczki wiśniowe, takie farbowane i po prostu dokładnie ten sam zapach. Baza, w sumie nie wiem co o niej myśleć, no bo to jest baza. Znaczy duży plus dla niej jest to, że ona ma 50+ i PA++++. A wiesz, że to jest koreański produkt, nie? Tak, wiem. Ja bardzo lubię zresztą tę markę. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, jak ona mi przedłuży ten makijaż, bo ten makijaż oczywiście zaraz pójdzie do zmycia. Ale ja i tak. Ej, no co ty? Nie pochodzisz sobie tak? Nie, jeszcze na zakupy jedziemy. Trzeba się zaprezentować na żywcu. No i ten podkład. I z tym podkładem mam taki Love and Hate Relationships, bo z jednej strony jest ładny pod kątem tego, jak się rozkłada na skórze, jest taki, ma takie średnio do lekkiego krycia, bo można go zbudować, z drugiej strony nie odpowiada mi kolor, a z trzeciej strony coś mnie twarz swędzi. Dimeticone, więc perfum. Może to perfum, bo on pachnie delikatnie, no. To teraz ty zapraszam. Znaczy ja generalnie powiem, że bardzo mi się podoba ten makijaż. Naprawdę nie mam tutaj się do czego przyczepić. Generalnie nawet ten podkład, który mnie na początku przeraził, wydaje mi się, że wygląda ślicznie. Teraz ładnie się wszystko zaadaptowało. Tak, bo on się dostosowuje. I nie widzę różnicy żadnej między szyją a tutaj twarzą, więc generalnie jedyna rzecz, której mi brakuje w tym makijażu, to są sztuczne rzęsy. I tylko dlatego, bo po prostu już jestem przyzwyczajona do tego efektu, jak mam doklejone, oko się otwiera, co poradzić, po prostu lubię sztuczne rzęsy, więc jakby tylko i wyłącznie tego mi brakuje, cała reszta mega. Usta świetne i zaraz sobie odpiszę ten numer. One nie są jakieś super ekstra trwałe, ale są trwałe. Można przy nich zjeść i one się wyjedzą, wiesz. Co jest fajne, tak, to że one cały czas one mam wrażenie... One są takie gumowe jakby. Tak, są gumowe, fajnie mam nawilżone usta, ale nie są spękane, nie są wysuszone. Tak. Więc to jest dla mnie ważne, bo ja nienawidzę tych matów takich, które wiesz, pękają, wysuszają, ściągają te usta. Anastazja miała takie maty okropne, pamiętasz kiedyś? Tak, nie używam tego typu produktów. W sensie używam balsamów bardziej. I tutaj mam na przykład balsam. On też jest trochę jak lanolina, no powiedzmy to. On wiesz, ma w składzie taki... wosk pszenny i lanolina. Tak. Więc jakby takie produkty ok, ale na przykład bezbarwny błyszczyk, na nagie usta, takie ber, bez niczego, no to nie. Tak, dobra, szybko. Bo ja tą lanolinę de facto używam przed użyciem tych właśnie matowych pomadek. Znaczy tak, to jest fajnie, bo to na... Tak. Jeśli chodzi o produkty do brwi, to podoba mi się ten duet, aczkolwiek faktycznie przesadziłam chyba z ilością tego żelu, bo czuję po prostu, że są aż czuję tutaj ściągnięcie, no nie, na twarzy. No, on to robi. Także... Bo ja, wiesz, ja go zawsze, wtrącę ci się, przepraszam, bo ja go zawsze wyjmuję,
I po prostu wiem, ściągasz tutaj. Wszystko, a, wiesz, okay, bo dobra. On się tak, widzisz, on się no. tak ciągnie strasznie. No, a ja tego nie zrobiłam. Tak no, że, okay. dlatego jak go dasz po prostu za dużo, to zrobi ci się taka skorupa. Ale zdecydowanie to jest kolejne moje odkrycie dzisiaj, więc podoba mi się i też sobie odpiszę to i okay. jak będę mieć okazję, to sobie kupię. Wszystko masz na Hebe, możesz sobie zamówić w aplikacji. Chyba powinnam wam płacić za reklamę. No właśnie, ja chciałam to powiedzieć, że nie płacą jeszcze jak na razie. Nie no, dobra. Kredka też bardzo sympatyczna, fajny kolor i chociaż tego tej nazwy Ash, czyli taki chłodny brąz, no to bardzo ładnie się wtopiła i wygląda super. Mega mi się podoba ten korektor. W ogóle jest świetny, formuła świetna, nawet kolor jest fajny, więc duże opakowanie, 6 ml, jestem na tak, bardzo na tak. Misza, no jak krem BB, fajnie nawilżający, aczkolwiek nie ma tutaj jakiegoś szału, jeśli chodzi o krycie. No to taki produkt, no jak krem BB, no co tutaj więcej mówić. No fajnie nawilża, lekkie krycie i tyle. Kolor w ogóle nie dla mnie. Ale zaadaptował się w miarę. Bardzo fajny kolor tattoo, ładny kolor, w sensie ten Dusk Doll, bardzo uniwersalny, myślę jako baza pod cienie super, jeśli faktycznie ktoś ma taką tłustą powiekę, nie? To, mm-hmm. to się fajnie sprawdzi. No szczególnie jak go utrwalisz, bo tak. jak go na przykład nie utrwalisz, to on potrafi na przykład przy mojej ekstremalnie tłustej powiece po prostu potrafi się zebrać. Ale jak go utrwalisz cieniem, to się no, nie dzieje. No. To jest dla mnie największy bubel tego o nie, filmu. Ja go kocham. To jest największy bubel, naprawdę. Ja go dostałam od przyjaciółki, ja go kocham. No ja się cieszę bardzo, ale wszystko tu jest dla mnie nie moja bajka. Mm-hmm. Począwszy od zapachu goździków, który dla mnie jest dość drażniącym zapachem. Lubię zapach goździków, ale nie przepadam, nie jestem fanką. Dodajmy, że to nie są goździki, w sensie takie kwiatki, co się za komuny z panią no dawały. To, nie, to chodzi o przyprawę. Piernikowe, tak. Takie jak piernika. Nie podoba mi się właśnie ta formuła, robi się tutaj jakaś taka, nie wiem, tekstura, ma kolor taki bardzo jasny, dla jasnej karnacji może okej, dla mnie nie. I tak, no pudry spoko, co tutaj mam powiedzieć, nie no ładnie wygląda twarz, no, no. jest wyblurowana, dałam ten miks twój, ten twój wynalazek. Tak. Pamiętajcie, mieszanie pudrów jest super. Ale to jest naprawdę dobry patent, bo często gęsto mamy bardzo dużo pudrów na wykończeniu, jakichś resztek. No dokładnie. Po co trzymać, nie wiem, 5 różnych opakowań, tak, można sobie... Tak, dlatego je sypałam. Tak, i to ma sens. Od razu miałam więcej miejsca, nie? Tak. Jeśli chodzi o tą paletkę, bardzo sympatyczna, bardzo fajna, fajnie się nią pracowało, cienie się ładnie przenikają, rozcierają, gama kolorystyczna też jest bardzo uniwersalna, także cienie też super. W ogóle plus też zaopakowanie to kartonowe, tekturowe, które jest eko, też takie ale bio jest śliczne, jest takie minimalistyczne. No, minimalistyczne można sobie wrzucić do, mało też miejsca zajmuje, bo jest cieniutkie. Jeśli chodzi o ten bronzer, nie wiem dlaczego, ale powiem Ci, że teraz on dzisiaj wygląda milion razy lepiej niż jak ja go nakładałam na swoje kosmetyki, na swój podkład, bazę, puder, więc wydaje mi się, że, znaczy teraz się nie dziwię Tobie, że Ty byłaś tak zanim w ogóle zakochana. Tak, bo byłam zdziwiona, że w ogóle znalazłam bronzer, który przede wszystkim nie ma podtonu fioletowego, nie jest siny, i nie jest szary. On jest pięknie neutralny, jest też odpowiednio jasny dla mojej bardzo jasnej oliwkowej cery, tak? Tylko wiesz, u mnie go nakładałam na moje kosmetyki kilka razy, to on mi robił jakby takie delikatne plamy gdzieś, wiesz, robiły się gdzieniegdzie prześwity, gdzieniegdzie coś. A może po prostu właśnie chodziło o rodzaj właśnie kosmetyków, tak? A teraz on jest równomiernie, cudownie, pięknie rozprowadzony, zobaczcie sobie tutaj. Ja tutaj, wiesz, zresztą sama, zobacz, nie? Jest piękna tafla, wszystko jest tak, jak być powinno, także ja jestem tutaj teraz pozytywnie zaskoczona. No i ten różyk też bardzo sympatyczny, no naprawdę super, też chyba mi go kupisz. Tak, chyba Cię wyślę tam do Primarka po kolejne, tak. Ale nie, fajny, nawet kolor jest fajny, aczkolwiek nie wiem, czy ja bym nie chciała takiego bardziej delikatnie ciemniejszego, takiego wiesz co, były dwa kolory tylko, był ten i taki pomarańczowy, gdzie akurat Ty nie lubisz. To nie, bo wiesz, mam wrażenie, że on troszeczkę wygląda na mnie sztucznie, jakby ja się nie rumienię na taki kolor, nie? On jest jakby za bardzo delikatnie żarówiasty, jasny.
Wolałabym coś, żeby było delikatnie ciut bardziej pod taki róż herbaciany. Generalnie myślę, że spisałyśmy się lepiej niż 3 lata temu. Powiem tak. Wiem, jeszcze wrzucimy, sorry, że ci przerywam. Wrzucę tutaj link do tego filmu, żebyście mogli się pośmiać. Tak, zanim zapomnę. Zobaczcie sobie ten film, bo. Tak, jak w ogóle. Bardzo się zmieniłyśmy. Tak, zmieniłyśmy się z twarzy przede wszystkim. Zmieniłyśmy się. Ja ogólnie pamiętam, że na tamtym filmiku też byłam bardzo spuchnięta po lekach, więc nie wiem, jak będzie ja nie miałam... na tym. Bo ty byłaś przed zabiegami. Ale ogólnie byłyśmy inne, w innym miejscu w naszym życiu. Jeśli wam się podobało, jeśli ten film przypadł wam do gustu, to piszcie, zostawiajcie łapki w górę, bądźcie aktywni. Jeśli chcielibyście więcej filmów z Kasi udziałem, to też dajcie znaka, to znów coś nagramy dla was. Pa! Pa!